Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Włodzimierz Czyżasty, lider SLD. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Atmosfera jest dobra, muszę państwu powiedzieć. Atmosfera jest dobra, miło nam się rozmawia. Musimy ją troszeczkę w takim razie... Może nie popsuć, ale na pewno wprowadzić element napięcia. Ale to nie bezpośrednio, mianowicie za pośrednictwem cytatu, który pan zna, bo już go pan, widziałem, komentował w innych mediach. Chodzi mi o wypowiedź pani Magdaleny Środy sprzed kilku dni, ale tak naprawdę o jeden, właściwie dwa fragmenty. Pierwszy dotyczący... Bo ona ocenia bardzo negatywnie Grzegorza Schetynę jako lidera Platformy Obywatelskiej. Chwilowo Grzegorza Schetynę można zostawić w spokoju, ale mówi coś takiego, że Schetyna dał się uwieść biernemu i zarozumiałemu Cimoszewiczowi i uległ słabej SLD. No i od tego chciałem zacząć. Co pan sądzi o tej opinii pani Środy, pani profesor Środy? Proszę państwa, z wyrozumiałością, tak. No, nie czytałem ostatnio żadnej rzeczy, którą pani profesor Środa napisała naukowo. Rozumiem, że się przerzuciła na specjalistkę od polityki. Każdy ma prawo. Pani profesor, pozdrawiam. Myślę o pani dobrze. Pani różne fobie są pani fobiami. No, są na to lekarze, są na to lekarstwa. Nie ma problemu żadnego, naprawdę. Z uśmiechem. Absolutnym uśmiechem. To rzeczywiście widzę, z uśmiechem potraktował panią profesor Środę, która zapewne tego typu wypowiedź uzna za przejaw właśnie męskiego szowinizmu, bo ona zarzuca potem Platformie patriarchalizm i szowinistyczne męskie podejście, więc myślę, że to jest ten kolejny przejaw. Ona chyba wszystkim tak zarzuca to, takie podejście. Ale naprawdę każdy komentator, to znaczy szczególnie ten, który nie zna się na polityce, ma prawo do komentowania. W Polsce jest taka zasada, że wszyscy się znają na piłce nożnej i na polityce i na medycynie. Rozumiem, że 1/3 tej działalności to jest działalność pani profesor Magdaleny Środy. Ja ją lubię, szanuję, tam ma swoje osiągnięcia. Trzymam kciuki, naprawdę, cieplutko. No dobrze, ale teraz mówimy już, że tak powiem, merytorycznie na poważnie. 200 tysięcy głosów, bo które zdobył pan Cimoszewicz w Warszawie, no to rzeczywiście nie jest chyba sukces, biorąc pod uwagę, że i to powtarza wielu komentatorów, polityków, myślę, że to jest akurat opinia całkiem dobrze uzasadniona. Praktycznie nie prowadził kampanii, zachowywał się trochę tak, jakby mu nie zależało, albo jakby mu się należało. No to trudno uznać za właściwą formę 230, prowadzenia polityki. 230 tysięcy głosów to, z tego co pamiętam, chyba szósty wynik w Polsce. Ale w Warszawie? Ale proszę państwa, kampanie są prowadzone raz lepiej, raz gorzej. Są oceniane potem i wszystkie elementy tej oceny leżą na stole u pana Kosiniaka, u pana Schetyny, u pana Czarzastego, u pani Lubnauer, u pani Małgorzaty Tracz. Wiemy, jakie wnioski z tego wysnuwać. I wysnujemy, ale to nie jest powód, żeby chodzić po mediach i jako elementy koalicji europejskiej opowiadać na temat wewnętrznych rozmów. Jedne kampanie były lepsze, drugie były gorsze. Wynik jest taki, jaki jest. I nad tym trzeba się skupić. I tyle. W tej Także kampanii... jak pan widzi dystans po prostu w każdym pan, kawałku. W każdym koalicji, kawałku. Jak pan wchodząc do koalicji europejskiej zdobył 5 mandatów, no nie pan osobiście, ale pańska partia, to ja się nie dziwię temu dystansowi, ale, no bo to jest utrzymanie stanu tego, co państwo mieli w poprzednich wyborach, tych 5 mandatów. Natomiast ci inni mogą być chyba podenerwowani, bo ogółem koalicja europejska jako projekt polityczny przegrała te wybory. Proszę pana, ja miałem za zadanie jako Sojusz Lewicy Demokratycznej wzięcia 15% wszystkich głosów w ramach koalicji europejskiej. Czyli odtworzenia tego, co wynika z notowań i z ostatnich wyborów, jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej. My mamy w każdych wyborach w granicach 6-7%. Tyle wzięliśmy. 13 osobami w skali kraju. Lekcja odrobiona. Jestem z tego zadowolony. Nie wzięlibyśmy tyle, gdybyśmy nie współpracowali z innymi podmiotami w ramach tej koalicji.
16% głosów koalicji, 6% w skali kraju wziął Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tyle samo dokładnie, co partia pana Roberta Biedronia Wiosna. Tam różnica była 10 tysięcy głosów w skali całego kraju. Wzięliśmy 23% mandatów koalicji europejskiej, dlatego, że mieliśmy dobrych kandydatów. W związku z tym, tak jak patrzę na różnych recenzentów, szczególnie zresztą specjalizujących się w recenzowaniu z prawej strony i opowiadaniu o tym, że tam postkomuniści powchodzili i w ogóle, to pragnę państwu, tym komentatorom, przypomnieć. Postkomuniści w naszym kraju. Było 4 premierów, prezydent, który był 2 pełne kadencje, jest uznawany do dzisiaj przez wszystkie Polki i Polaków za najlepszego prezydenta. Może nie przez wszystkie Polki i Polaków, przez większość, tak, ale ma najlepsze oceny ze wszystkich prezydentów. Nazywa się Aleksander Kwaśniewski. W związku z tym nie przejmuję się tym, co piszą prawicowi publicyści, tylko biorę pod uwagę to, jak głosują Polki i Polacy. Więc mówię do prawicowych publicystów: chłopaki, wyluzujcie. Wyluzujcie po prostu. Nie jest tak, że jak coś powiecie, to tak Polki i Polacy będą głosowali. Widzę, że pan rzeczywiście w szampańskim nastroju nie, po tych wynikach, ale nie, dobrze. Jeżeli chodzi o wyniki. Czy koalicja europejska okazała się skutecznym mechanizmem politycznym, no już nie do tego, żeby SLD zdobyło tych 5 mandatów, ale żeby wygrać z PiS-em, bo przecież o to państwu, jak rozumiem, przede wszystkim chodziło. Proszę pana, no chodziło nam o to, żeby w Europie była większość eurodeputowanych i związanych z linią trzymania Unii Europejskiej jako wartości, i to się w skali Europy udało, bo wszystkie te siły, które zagrażały Unii Europejskiej, są marginalne w tej chwili, jak się okazało. Mówię o skali całej Europy. 7 punktów różnicy między Koalicją Europejską i PiS-em na 5 miesięcy przed wyborami. Rekomenduję koleżankom i kolegom z Koalicji Europejskiej, w tym sobie również, do roboty. Przestać bzdury, kocopały opowiadać. Wiadomo, co żeśmy zrobili źle. Wiemy to dokładnie. Mamy. A co państwo zrobili źle w takim razie? Proszę pana, to jest nasza wiedza. No musimy, ale trzy punkty, które pańskim zdaniem nie wypaliły w tej kampanii. Musimy się bardziej starać. No, to zawsze dotyczy każdej kampanii. Dobrze, i to mówią i zwycięzcy, i przegrani, ale konkretne rzeczy, które pan uważa, że państwo zawalili. Proszę pana, ale to są nasze wewnętrne opinie. No dobrze, to co państwu się udało skoro udało nam się po 3 miesiącach zbudować siłę, której się nigdy nikomu w Europie nie udało zbudować, która wzięła 37% głosów. W jakim sensie w Europie się nie udało zbudować? I 7... No przecież w Europie nie ma takich partii jak w Polsce. Z tak różnych sił to się rzadko udaje. No jak w Niemczech jest koalicja, wielka koalicja, która rządzi CDU, SPD. Proszę pana, ale Zieloni dochodzą, więc... Ale jakby się pan tak nie emocjonował, to ja chciałem panu powiedzieć, chodzi mi o blok wyborczy, tak? No CDU, SPD z Zielonymi nie szło w jednym bloku wyborczym, tylko szli oddzielnie. W związku z tym, a my żeśmy zbudowali jeden blok wyborczy, budowaliśmy go 3 miesiące, zrobiliśmy dużo plusów, dużo minusów, wiemy, w którym miejscu jesteśmy i walczymy, tak? I tyle. No i walczymy. 3 miesiące. Nikt się nigdy nie spodziewał, że się Czarzasty dogada ze Schetyną, czy Schetyna z Czarzastym. Nigdy. Nigdy. No tak, ale efekt tego dosyć mizerny jest, tego dogadania. Proszę pana, ale... Nie, bo panowie się bardzo cieszą, szczególnie pan, że się panowie dogadali, ale... Ale proszę pana, jeżeli pan chce postawić tezę, że 37% w stosunku do 44, czy tam 38 do 45, 7% różnicy na 5 miesięcy przed wyborami to jest marny efekt, to chciałem panu powiedzieć, że trzecia siła ma 6% w tych wyborach, a czwartej nie ma. W związku z tym, na Boga, no dobrze, po prostu spróbujmy inaczej. Staramy się i tyle. Nie, no ja rozumiem, że państwo się starają, ale pytanie brzmi tak. Mówimy teraz o tych wyborach, które będą miały miejsce w październiku. Czy pańskim zdaniem lepszym wariantem jest dołączenie również tej trzeciej siły, mówimy tutaj o Wiośnie Roberta Biedronia, do istniejącej jeszcze wciąż koalicji europejskiej, choć nie wiadomo do końca, co się dzieje z PSL-em, bo właściwie nie wiem, czy on wyszedł, czy zagroził wyjściem, czy nie wyszedł. Ale myślę, że koleżanki i koledzy z PSL-u sami jeszcze nie wiedzą, co się z nimi
dzieje, tak? Muszą mieć trochę czasu na to. No dobrze, zakładamy na razie, są dwa warianty. Jeden jest, załóżmy, taki, że pozostają w koalicji europejskiej i czy pańskim zdaniem pomysł połączenia się również, czy dołączenia do tej koalicji w trakcie kampanii wyborczej wiosny Roberta Biedronia to jest dobry pomysł, czy nie? Proszę pana, ale ten problem już jest rozwiązany. W jaki sposób? No, pan Robert Biedroń powiedział, że w żadnym wypadku nigdy nie pójdzie z koalicją europejską i tak z Platformą. Powiedział, owszem, na początku, no, ale potem zaczął mówić inne rzeczy. No nie. W sobotę miał konferencję prasową, a po tej konferencji prasowej przyszedł do nas na Paradę Równości, na naszą platformę i rozmawialiśmy kilka minut. Dzisiaj się umawiamy na bardzo długą rozmowę. I deklaracja jest jasna. Pan Robert Biedroń i ma do tego prawo. Nie ma zamiaru iść z Platformą Obywatelską i z Nowoczesną. I to już jest jasne. W dzisiejszej Rzeczpospolitej jest taki sondaż, który właściwie to jest wielowariantowy sondaż. I tutaj w wariancie drugim pojawił się taki byt. Koalicja Lewicowa, wiosna Roberta Biedronia, Sojusz Lewicy Demokratycznej. No z tego, co pan mówi, to właściwie to jest kompletnie nierealny wariant. Ale dlaczego? No bo jeśli państwo pozostają w koalicji europejskiej, a Robert Biedroń zapowiedział, że idzie osobno, no to nie ma takiego bytu. Pana, ale jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, my mamy bardzo jasne stanowisko w tej sprawie. Naprawdę bardzo jasne stanowisko, znane od roku. Trzy są rzeczy, w których decydują wszyscy członkowie partii i członkinie partii. To jest wybór szefa szefowej, wskazanie kandydata, kandydatki na prezydenta i decyzje w sprawie wyborów parlamentarnych. Wszyscy to wiedzą, to jest zapisane w naszym statucie. Wczoraj mieliśmy bardzo udaną Radę Krajową z udziałem 20 podmiotów lewicowych, partii, stowarzyszeń, szefów wszystkich, no, łącznie z Unią Pracy, z PPS-em, z SDPL-em, z Inicjatywą Feministyczną. I mamy jasną sytuację. I wszyscy nasi partnerzy o tym wiedzą, bo to jest ważne. Ale ta jasność, chodzi mi o to, rozumiem, oznacza pozostanie w koalicji europejskiej. 29 jest referendum w partii. I to jest ciekawe zjawisko, dlatego że nie ma w Polsce takiej partii, która by była tak demokratyczna. Platforma wybiera swojego szefa bądź szefową w głosowaniu ogólnym, ale te rzeczy związane z prezydentem oraz z wyborami tylko my mamy. Wszystkie członkinie i członkowie zagłosują. Ja panu mogę powiedzieć, jakie mam swoje zdanie. I mówię to zdanie też bardzo precyzyjnie. Uważam, że szeroka koalicja jest najlepszym rozwiązaniem dla kraju. Ja w tej chwili jestem w koalicji europejskiej. Uważam, że zrobiliśmy jedne rzeczy dobrze, drugie rzeczy źle. Złe trzeba poprawić, dobre trzeba wzmocnić i tyle. I to jest moje zdanie. Jestem jednym z 23 tysięcy członków. No tak, ale zakładając, że jest pan wprawdzie jednym z 23 tysięcy członków, ale jednak członkiem szczególnym, to ten wariant, o którym tutaj mówię, jest mało prawdopodobny. Wyjścia z koalicji europejskiej i stworzenia nowej koalicji z Roberta Biedronia. SLD najpierw zdecyduje, czy chce iść samo, czy chce iść w koalicji. To jest 29. Jeżeli zdecyduje się SLD, że chce iść w koalicji, ja będę rekomendował jak najszerszą koalicję. Wie pan, najważniejsze jest w polityce nie ściemniać po prostu. Trzeba mówić jasno. Ja to mówię jasno, notabene, od pół roku. Ani pan Schetyna, ani pan Kosiniak, ani pani Lubnauer, ani pani Tracz nie mają do mnie pretensji, bo wiedzą. Ja mówiłem, słuchajcie, mój statut tak mówi. W związku z tym zrobię to jak najszybciej mogę. Tuż po wyborach zebrałem Radę Krajową. Zebraliśmy Radę Krajową. Ona była wczoraj. I za 2 tygodnie mamy referendum. I tyle. Ja za 3 tygodnie ogłoszę, jaka będzie nasza decyzja. A za kilka miesięcy następne wybory do Sejmu. I wtedy zobaczymy, jakie były, za kilka miesięcy Sojusz Lewicy Demokratycznej wróci tam, gdzie jego miejsce do Sejmu, z którego wypadł przez własną głupotę. I no, widzę, że pan jest bardzo pewny siebie. Rozumiem, jestem, to jest ten element w imieniu formacji. W imieniu formacji, dobrze. Liderzy muszą wiedzieć, czego chcą i dokąd idą. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Włodzimierz Czarzasty, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo.